Dziś, drodzy Państwo, przenosimy się do miejsca, gdzie bije serce Polski, gdzie bije serce Kościoła, Jasna Góra, a naszym gościem jest ojciec Andrzej Grat, dyrektor Radia Jasna Góra. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam Pani Katarzynę i witam serdecznie Państwa również. Ojcze, dopytam o historię Radia Jasna Góra, bo przede wszystkim wtedy, kiedy słyszymy Jasna Góra, to mamy przed oczami wizerunek Maryi i oczywiście sanktuarium jasnogórskie, ale Jasna Góra to także stacja radiowa. Między innymi Jasna Góra kojarzy nam się przede wszystkim właśnie z tym miejscem, sanktuarium i z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Myślę, że dla wielu z nas też się kojarzy z pielgrzymowaniem i tym podejmowanym wakacyjnym trudem pierwszych pielgrzymek z różnych części Polski, a także i też z zagranicy. Ale także Jasna Góra to klasztor nasz pauliński, gdzie tutaj na co dzień też i żyjemy, posługujemy pielgrzymom. I z tej posługi i chęci jak najlepszej posługi wynikają, wynikło powstanie różnych instytucji, które w różny sposób mogłyby pomóc właśnie pielgrzymom zbliżyć się do tego miejsca. I jedną z takich instytucji, która powstała już w 1995 roku, jest właśnie Radio Jasna Góra. Długo ojcowie i bracia w latach 90. zastanawiali się, czy na pewno podołają temu trudowi, bo prowadzenie rozgłośni to też oczywiście i obowiązek, i trud. W tamtych latach, po zmianie tego systemu, ustroju, było to dla nas, dla Paulinów, coś nowego, takie nowe pole eksploatacji duszpasterskiej, ewangelizacyjnej. Po Światowych Dniach Młodych, gdzie w 91 roku też tutaj w Częstochowie powstało diecezjalne radio, Radio Fiat, postanowiono właśnie, żeby dać możliwość wpierw mieszkańcom Częstochowy i okolicznych miejscowości, ale także i w konsekwencji wielu innym, jakby to możliwość bycia w tym miejscu, przeniesienia się w jakiś sposób. Więc starano się umożliwić transmisję mszy świętej, też i apelu jasnogórskiego i różnych wydarzeń w eter, ale z czasem też dostrzeżono taką potrzebę, żeby nie tylko przekazywać głos z kaplicy Matki Bożej dalej, ale także, żeby tworzyć pewną ramówkę programową, która byłaby też pomocą w przeżywaniu swojej wiary, w pogłębianiu swojej wiary, w tym dochodzeniu do Chrystusa właśnie przez Maryję. I tak od 1995 roku to próbujemy czynić. I oczywiście Radio Jasna Góra na przestrzeni tych lat się zmieniało, jeśli chodzi o czas, który był, czas nadawania na żywo, zmieniał się także powoli zasięg, trochę rozrastając się tutaj, jeśli chodzi o Częstochowy i okolice, ale także z czasem staliśmy się dostępni na różnych innych platformach, gdzie nas można odbierać, oczywiście i tradycyjnie po FM-ie, ale także i przez te łącza satelitarne, także teraz w nowej technologii DAB+, no i oczywiście poprzez internet. Duchowa stolica Polski. Chciałabym ojca dopytać, jak ważne jest budowanie takiej koalicji mediów obywatelskich, stacje radiowe, katolickie w całej Polsce. Ta sieć, czemu to ma służyć? Inicjatywa jest bardzo piękna i bardzo ważna. Wsparciu przede wszystkim i uświadomieniu sobie, że my jako media katolickie tak naprawdę, jak to mówią, gramy do jednej bramki. Wszyscy posługujemy tym, którzy nas słuchają, chcąc przekazać nie tylko rzetelne informacje, dać możliwość słuchania dobrej muzyki, ale przede wszystkim chcemy ewangelizować. I trudno jest ewangelizować samemu.
Ta możliwość współpracy daje nam możliwość spotkania się nie tylko dyrektorów, ale także i pracowników, wymieniania się pomysłami, wspierania się audycjami i programami, które tworzymy. Często też ci, którzy posługują z ramienia, tak jak w moim przypadku zakonu, czy z ramienia diecezji, księża dyrektorzy, też zmieniamy się, więc jest to ogromne wsparcie dla tych, którzy są nowi, którzy muszą się jakby w tym wszystkim też w jakiś sposób rozeznać. Sam przeżywałem to 5 lat temu, kiedy byłem nowym dyrektorem, więc ta współpraca dała mi możliwość rozeznania i też pod takim względem technicznym, technologicznym, ale także i duszpasterskim. Więc na wielu forum i współpraca między rozgłośniami katolickimi działa na różnych polach. I jest to też bardzo piękne. I myślę, że dla tych, wobec których posługujemy na naszych antenach, też w jakiś sposób wymierny to się niewątpliwie przekłada. To ja dopytam o posługę lokalną. Jak wygląda współpraca chociażby z różnego rodzaju organizacjami lokalnymi, z takimi partnerami, jeśli chodzi o Częstochowę i okolice Częstochowy? Radio Jasna Góra jest nadawcą społecznym, ale też ma taki swój specyficzny charakter, bo jesteśmy rozgłośnią, która działa przy Jasnogórskim Sanktuarium. Rolę medium lokalnego przyjmuje bardziej Radio Fiat, które też tutaj w archidiecezji częstochowskiej posługuje. My mamy taką specyficzną i ciekawą sytuację, bo oprócz relacji tutaj z lokalnymi instytucjami, ona oczywiście jest, na tym polu społecznym staramy się współpracować, informować naszych słuchaczy o tym, co się dzieje, promować różnego rodzaju inicjatywy, które są podejmowane na rzecz człowieka, ale też warto pamiętać, że Jasna Góra jest miejscem pielgrzymowania i tutaj na Jasną Górę też przychodzą różne osoby i, jeśli tak możemy powiedzieć, zwykli pielgrzymi, ale także i przedstawiciele władz samorządowych, regionalnych, władz państwowych, więc jesteśmy w tej bardzo ciekawej i komfortowej sytuacji, bo mamy możliwość spotkania tych, którzy tutaj przychodzą. Także tak naprawdę często nawet naszych rozmówców zbyt daleko od siedziby radia nie musimy słuchać, bo to oni tutaj są, przychodzą zawierzyć swoje posługiwanie, swoją pracę Matce Bożej właśnie w Kaplicy Matki Bożej. Są różnego rodzaju pielgrzymki, gdzie też różni samorządowcy uczestniczą w tych pielgrzymkach, więc tak naprawdę wszystkich samorządowców, często przedstawiciele władz, także państwowych, mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. I to nam daje taką możliwość zapytania o ważne dla człowieka sprawy. Myślę, że chyba jak nikt inny. Proszę księdza, a jak wygląda wymiana informacji, ale także wymiana audycji między stacjami radiowymi, bo ja będę nawiązywać przez cały czas do tego, że jest to duchowa stolica Polski, że to budowanie koalicji mediów obywatelskich ma w sobie przeogromny potencjał. To prawda. Wymieniamy się informacją. Większość, jeśli nie wszystkie, czy na pewno wszystkie rozgłośnie mają dostęp. Większość na pewno korzysta z platformy, dzięki której przygotowujemy wiadomości na naszych antenach. Staramy się też te wiadomości z Jasnej Góry, które tworzy zespół Biura Prasowego Jasna Góra News, tworzyć nie tylko dla naszej rozgłośni, ale także dzielić się z tymi informacjami z innymi rozgłośniami. Są to wiadomości dosyć uniwersalne, które mają możliwość różne rozgłośnie wykorzystać na swoich antenach. Myślę, że ten głos z Jasnej Góry dla wielu rozgłośni jest też takim głosem po pierwsze neutralnym, po drugie na pewno też i ważnym, właśnie stąd z Jasnej Góry. Jest to
Tak staram ja się przynajmniej odczytywać też głos w jakiś sposób Kościoła i tych relacji, które są między ludźmi u władzy, a także tym miejscem. Więc mamy możliwość przekazywania informacji bezpośrednio stąd. I ta wymiana jest. Także my korzystamy z wiadomości innych rozgłośni, inne rozgłośnie także korzystają z tych wiadomości przygotowywanych przez nas. Natomiast wymiana audycji dokonuje się poprzez wymianę plików, które zrzucamy na wspólny serwer. Każda z rozgłośni ma do takiej bazy FTP-owej dostęp. Każda ma też swoją jakąś przestrzeń dyskową na tej wymianie. Zwykle robimy to tak, że zrzucamy ciekawsze nasze audycje, którymi się chcemy podzielić. Rozsyłamy też informacje do wszystkich dyrektorów, wicedyrektorów czy dyrektorów programowych z informacją, że mamy takie pragnienie podzielenia się. Często też przygotowując audycje okolicznościowe, też takie materiały są wysyłane właśnie na ten wspólny serwer z informacją i z możliwością ich wykorzystania. Też my, jako Radio Jasna Góra, często staramy się zostawiać na tej wymianie naszej konferencje, rozmowy, które może nie wchodzą bezpośrednio w skład naszych cyklicznych audycji, nie tylko, ale także zostawiać te materiały, które zostały zarejestrowane przy okazji różnych pielgrzymek, forum, sympozjum, które też się dokonują czy odbywają na Jasnej Górze. Jest to materiał do wykorzystania przez inne rozgłośnie według uznania i swoich możliwości. Wiele treści poza kaplicą Matki Bożej na Jasnej Górze też się dokonuje i jest wiele dobrych treści, które mogą służyć później do tworzenia audycji czy omawiania różnych tematów z życia Kościoła, dotykających też spraw bieżących. Więc zawsze to jest taka baza głosu do wykorzystania. Ta wymiana na przestrzeni lat, których ja posługuję w radiu, widzę, że chyba coraz, mogę tak powiedzieć, że coraz bardziej i prężniej działa. Wymieniamy się, dzielimy, informujemy, więc to są też rozgłośnie, które ze sobą współpracują przy tworzeniu konkretnych audycji. I jest to dla nas niewątpliwie naprawdę wielkie wsparcie. Zastanawiam się, co by zrobiły stacje radiowe wtedy, kiedy nie byłoby Radia Jasna Góra właśnie w tym okresie lipiec-sierpień, wtedy, kiedy tych pielgrzymek na Jasną Górę zmierzają tak naprawdę tysiące. Ojcze, jak wygląda program Radia Jasna Góra? Bo ten słuchacz to jest taki bardzo nietypowy słuchacz. To jest słuchacz, który owszem może być mieszkańcem Częstochowy bądź okolic Częstochowy, ale także to jest słuchacz przyjezdny, który właśnie przyjechał na Jasną Górę, aby pokłonić się przed cudownym wizerunkiem Maryi. Jeszcze do tego lipca i do tego sierpnia wrócę. Ten czas pielgrzymowania i czas, kiedy przybywają także diecezjalne pielgrzymki, to jest też czas, kiedy na Jasną Górę przyjeżdżają razem z pielgrzymami także rozgłośnie diecezjalne zrzeszone w forum. Radio Jasna Góra też od kilku lat ma taką możliwość udostępnienia sygnału dźwiękowego, więc to też myślę, współpraca na tym polu jest też bardzo, bardzo cenna, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie udostępnić każdej rozgłośni sygnał prawie z każdego miejsca na Jasnej Górze, nie tylko z kaplicy, poza tym, co jest emitowane na naszej antenie. Dzisiaj w technologii cyfrowej jest to bardzo dobrej jakości dźwięk, więc też rozgłośnie inne mają jak najbardziej możliwość transmisji na swoich antenach tego, co się dzieje tutaj właśnie na Jasnej Górze, a co ich bezpośrednio dotyczy. Jak wygląda ramówka Radia Jasna Góra? Tak, to prawda. Często w tych naszych rozmowach z pielgrzymami pojawiają się zwykli pielgrzymi, których staramy się też w jakiś sposób zaczepić, prosząc o rozmowę, o świadectwo. Uważam, że bardzo cenne są właśnie te rozmowy, te świadectwa,
kiedy nasi pielgrzymi, rozmówcy mają możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem wiary, mają możliwość opowiedzenia o sobie, o swoich zmaganiach, ale też i o łaskach, których doświadczają przez stawiennictwo Maryi. I te świadectwa często są też wsparciem i bardzo konkretną pomocą dla tych wszystkich, którzy nas słuchają. Mamy takie pasma rozmów z pielgrzymami. Zresztą też widzimy, że często nasi rozmówcy dopytują, gdzie i kiedy mogliby usłyszeć, więc zawsze dajemy namiar i na to tradycyjne radio, i na tą przestrzeń internetową, i na stronę internetową. Do tych rozmów często oni wracają, często odsłuchują siebie, podając potem swoim przyjaciołom czy rodzinie także i te linki. Natomiast cała ramówka, czy to, co chcemy dać naszym słuchaczom, ma Pani rację, to nie tylko słuchacze z Częstochowy czy z okolic, ale mamy też takie doświadczenie po rozmowach, czy po tych, którzy łączą się z nami do modlitwy, czy zostawiając intencje, chociażby do księgi modlitwy apelowej, to są tak naprawdę słuchacze z całej Polski. Dzisiaj internet daje taką możliwość, że wszędzie można każdej stacji słuchać, ale także to są słuchacze spoza granic naszej ojczyzny. Jasna Góra, myślę, że też dla tych, którzy są poza granicami, kojarzy się po prostu z domem, kojarzy się z Polską, więc wybierają też i Radio Jasna Góra, żeby się z nami pomodlić, żeby też posłuchać dobrej muzyki, żeby posłuchać audycji. Niektórzy, mamy też takie świadectwa osób, które są właśnie czasami przykute do łóżka z powodu choroby czy cierpienia i właśnie często o tym mówią, że to radio towarzyszy im przez cały dzień. Staramy się na antenie Radia Jasna Góra uciekać. Chcemy poruszać sprawy społeczne i także lokalne tutaj. Inicjatywy także wykraczające poza terytorium miasta Częstochowa, ale staramy się też uciekać od polityki, jakby w tą przestrzeń nie wchodzić, a skupić się na tym, co jest duchowe, jako że jesteśmy duchową stolicą Polski. Na pewno rytm naszej ramówki dziennej wyznacza to, co się dzieje w Kaplicy Matki Bożej, więc transmisja Eucharystii, tej pierwszej w Kaplicy Matki Bożej, prymarii, także popołudniowej w intencji Ojczyzny i wieczornej w intencjach Ojca Świętego, bo takie intencje są właśnie stałe podczas tych Eucharystii. Owszem, jest też transmisja apelu jasnogórskiego, nie mogłoby jego zabraknąć, i także modlitwy różańcowej, ale staramy się także z naszymi słuchaczami modlić modlitwą brewiarzową rano, po południu i wieczorem, także modlitwą różańcową, więc ta modlitwa jest na pewno obecna w różnej formie na antenie, a między tymi punktami modlitewnymi wypełniamy ten czas programami, w których podejmujemy różną tematykę, od duchowych spraw, od komentarzy do Słowa Bożego, od pochylania się nad Słowem Bożym, bardzo szeroko rozumianym, poprzez audycje, które dotykają też piękna, sztuki, skończywszy także z całym szacunkiem oczywiście dla tej grupy słuchaczy na audycjach sportowych, w których też próbujemy w jakiś sposób trochę za świętym Janem Pawłem II, trochę też tej tematyki związanej z wiarą przemycać. Więc słuchacze nasi mogą odnaleźć przede wszystkim modlitwę, ale także i te treści, które z modlitwy i z wiary wynikają, a w jakiś sposób są obecne w różnych aspektach naszego życia. To odnośnie obecności Ojcze, to tak sobie myślę, że o godzinie 21 w wielu domach wybrzmiewa apel jasnogórski i także wiele stacji radiowych z forum transmituje właśnie apel jasnogórski. Bardzo Ojcu dziękuję za to spotkanie. To jeszcze nawiązując do tej obecności, o godzinie 21 w wielu polskich domach wybrzmiewa apel jasnogórski. Wiele stacji radiowych właśnie ze wspomnianego forum, także na swoich
polskich antenach transmituje apel jasnogórski. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję. Ojciec Andrzej Grad-Paulin, Radio Jasna Góra, duchowa stolica Polski. Kłaniam się nisko, szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję Pani Katarzyno. I ten apel jasnogórski transmitowany na różnych antenach jest też kolejnym dowodem tej naszej współpracy. I choć czasem w różnych stronach naszej ojczyzny nadajemy, to się w tej jednej godzinie wszyscy też wspólnie spotykamy. Serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam.